Panie Grzegorzu, to nie był zbyt szczęśliwy mecz wicelidera dotychczasowego w Krakowie z ostatnią drużyną. No tak, już tu nie możemy raczej iść w kierunku szczęścia, tylko spojrzeć sobie prosto w oczy i powiedzieć, że nie zagraliśmy dzisiaj dobrego meczu. Nawet nie wiem, jak nazwać ten mecz, jak zagraliśmy źle, dramatycznie naprawdę. No dzisiaj nie pokazaliśmy tej drużyny, która była parę dni temu w Białymstoku, która ograła Koronę 4-0, która brulowała na jesień. Także no nie wiem, ciężko mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć i jak w ogóle zareagować na to wszystko. Przy tej pierwszej bramce Mateusz Klik złapał pana na wykroku, czy nie widział pan piłki, w które miejsce ona leci? No, było duże zamieszanie, no ja zobaczyłem piłkę dopiero praktycznie jak wpada do bramki, dobre uderzenie przy słupku, ale cóż, no ja dostałem bramkę tam gdzie stałem, także tej bramki powinno nie być. I tak śmiało można powiedzieć, że uchronił pan zespół od blamażu, bo kilka sytuacji pod koniec meczu mogło być na 4 albo 5-0. No tak, ja staram się zawsze grać do końca, bo to wiadomo, że przy takim wyniku wszyscy patrzą raczej bardziej do przodu już niż do tyłu, więc trzeba było zachować tą koncentrację do końca. No ale to nie zmienia faktu, że ten mecz zagrali wszyscy bardzo, bardzo źle i nie ma co ukrywać, zasłużyliśmy na tą porażkę. Wypadliście teraz z podium, czyli jakby nie gracie w europejskich pucharach w tym momencie, ale czy to chyba nie przegraliście tego tutaj przy Kałuży, ale już w poprzednich spotkaniach wiosennych? No tak, te spotkania już, które graliśmy poprzednio, no nie wyszło nam tak jak tego byśmy wszyscy chcieli dzisiaj. Dzisiaj można powiedzieć, że to było kulminacyjne spotkanie, w którym mogliśmy sobie zrobić fajny wynik. No cóż, trzeba będzie teraz liczyć na potknięcia innych i przede wszystkim na zwycięstwo nasze z Ruchem w ostatnim meczu. Ja dziękuję. Panie Grzegorzu, ta granica Krakowia chyba nie zasługuje na pierwszą ligę, prawda? No na pewno nie. No, Krakowia dzisiaj zagrała dobre spotkanie i sprowadziła nas na ziemię, krótko mówiąc. Cóż, no, my musimy patrzeć na siebie i grać do końca sezonu. No, trzeba oddać honor zwycięzcom. Krakowia zagrała świetne zawody. Z mojej strony gratulacje. No a myśmy, cóż, przyjechali tutaj zagrać dobre zawody, a niestety nie popisaliśmy się. Czego zabrakło dziś? Zaskoczyli was? Nie, no niczym nas nie zaskoczyli, ale prawda jest taka, że grali zdecydowanie lepiej od nas. Myśmy być może zagrali zbyt głęboko w defensywie, trudno mi powiedzieć, bo w pierwszej połowie już od początku to oni nadawali ton grze i mimo, że 3 dni temu to myśmy zagrali podobne zawody z Koroną Kielce, no nie utrzymaliśmy tej dyspozycji i w spotkaniu dzisiejszym Krakowia była zespołem lepszym, zdecydowanym. I zasłużenie wygrała. Pamiętam, puchary się jakby oddalają od Białegostoku, ale to chyba nie przez tą porażkę przy Kałuży, tylko raczej można mówić o tym w kontekście poprzednich spotkań wiosennych. Generalnie prawda jest taka, że w tej rundzie no nie gramy zbyt dobrze i sami jesteśmy sobie winni. Jeszcze została jedna kolejka, wszystko się może wydarzyć. Mamy spotkanie u siebie. No i teraz trzeba pilnować tego 4. miejsca być może, które przy zwycięstwie pucharowym Legii da nam puchary, prawda? Jednak naszym celem było miejsce w pierwszej trójce, no i nie składamy jeszcze broni. Zobaczymy, co się wydarzy w tej naszej lidze. Jak się nie uda awansować do pucharów, to 4. tytuł Króla Szczesu będzie takim gorzkim pocieszeniem. No jeśli go uzyskam, bo grając dzisiaj nie śledziłem, jak moi konkurenci się spisali. Nie udało się ci wypracować takiej czystej pozycji, bo chyba i ta akcja, a tak to pomocnicy nie dostarczali zbyt dobrych podań. No to prawda, tak jak powiedziałem na początku, graliśmy dzisiaj trochę zbyt głęboko w defensywie i nie próbowaliśmy nękać obrońców, tak jak czyniliśmy to dotychczas we wcześniejszych spotkaniach. No i stąd mizerna skuteczność w dzisiejszym spotkaniu.